Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z Gokiem. Witam serdecznie dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Dzień dobry. Witam na feriach online z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dziś przygotowałam dla Was pracę takiego oto misia polarnego. Wszystko w tematyce zimowej. Żeby go wykonać, potrzebujecie papierowy talerz. Wcale nie musi być biały, bo będzie wygodne. Taki plastikowy kubeczek. I ten wystarczy. Trochę waty. Klej. Przyda się taki lejący w płynie. Ale wcześniej też powinien zadziałać. I kilka kartoników. Troszkę czarnego i troszkę białego. Tyle wystarczy. Może uda się wykorzystać też ołówek i opcjonalnie zupełnie ciurkacz, który pomoże nam wyciąć ładne, równe kółeczka, ale jestem przekonana, że sami też poradzicie sobie. Taśma klejąca, no i nieodzowne nożyczki. Aby wykonać taką pracę, zaczniemy od uszu. Wasz biały kartonik skinamy na pół. Ci, którzy czują się pewnie, mogą od razu wyciąć uszy od ręki. Ale dla pewności narysujmy sobie uszy dla misia. Miś jest duży, uszy też ma dosyć duże. Nie wygląda to tak. I dzięki temu, że mam zgięty kartonik, od razu załatwimy twoje uszy dla misia. Wycinamy. A, do tego będą też takie same te uszy. To dosyć ważna sprawa. No, zobaczcie. Został mi taki trochę motylek, ale na tym zgięciu jakby odcinam to zgięcie. I dzięki temu mamy dwoje uszu dla misia. Zwarujemy klejem. Tak jak mówiłam, taki w płynie będzie chyba najwygodniejszy. Jedno ucho. Drugie ucho. I przyklejam do mojego talerzyka. Troszkę warto przytrzymać. Nie zawsze tak od razu chwyci. I już zaczyna być widać kształt głowy misia. Damy mu chwilę. I druga ważna sprawa to pyszczek. Właśnie do tego wykorzystamy biały kubeczek. Smarujemy klejem dokładnie na samym końcu, na brzegu. Tam, gdzie dotykamy ustami, kiedy pijemy czasem z takich kubeczków. I przyklejamy pyszczek misia troszkę poniżej połowy talerzyka. Muszę przytrzymać jeszcze chwilkę te uszy. Zobaczcie. To jest ten moment, kiedy warto chwilkę poczekać. Kilka minutek, żeby klej po prostu zaczął działać. Po przyklejeniu noska dla misia powinno Wam wyjść mniej więcej coś takiego. Następnie smarujemy klejem całą powierzchnię talerzyka. Jak dla młodszych dzieci proponuję, aby posmarować część wykleić łatką, bo właśnie to jest następny krok, żeby po prostu klej nie wysadł w międzyczasie. Myślę, że starsze dzieci mogą posmarować od razu cały talerzyk i zdążą wypełnić watą. Postępujemy tak z całą powierzchnią talerzyka. Watę warto tak troszeczkę rozciągnąć, żeby nie była zbyt gruba. No chyba, że chcecie bardzo puchatego misia. Staramy się tak to zrobić, aby nie było zbyt wielu przerw. Też tutaj na brzegu wykończyć ładnie, żeby mi się miał piękną, okrągłą buzię. Całą puchatą.
całkiem sprawnie, to jest też fajne ćwiczenie dla rączek i dla naszego zmysłu dotyku, bo watka to jest bardzo specyficzny materiał. Jakbyście kiedyś szukali pomysłu na pracę, to polecam watę do zimowych prac. Świetnie udaje śnieg, którego trochę nam brakuje w tym roku. Jeszcze tutaj troszkę wykończę. Ale tylko od Was zależy, jak bardzo puchatego mi się chcecie. Starajcie się coś ostrożnie operować tutaj koło ręka, bo jeżeli niedawno przykleiliście kubeczek do talerzyka, to pewnie klej jeszcze zaczyna działać. Lepiej go nie przesuwać za dużo. Mniej więcej tak wygląda misiu w tym momencie. W tym momencie potrzebujemy, możemy już watkę, troszkę sobie przykleiło mi się nieco watki do palców. W tym momencie, jakbyście chcieli, to możecie po prostu umyć ręce. I właśnie teraz przyda nam się ten mój dziurkacz, który wytnie nam piękne, czarne, okrągłe kubeczka na oczy misia. Ale spokojnie możecie na przykład pożyczyć od mamy monetę 5-złotową, odrysować. Albo na przykład taką nakrętkę do kleju. Będzie doskonały rozmiar. Żebyście nie musieli czekać, ja skorzystam z mojego dziurkacza. I mam dwoje oczu dla misia. Dwoje oczu przyklejamy tuż nad noskiem, dosyć blisko. Zmalujemy klejem w centrum. Nie martwcie się, że watka jest nierówna. Przy takim płynnym kleju świetnie się oczka przyklejają. Na nosek możecie wykorzystać też zwykły czarny kartonik albo nawet zwykłą kartkę, nie musi być z bloku technicznego. Ja znalazłam z moich zabaw na Halloween taki brokatowy, taką brokatową piankę i postanowiłam wykorzystać ją na nosek. Szkicuję tutaj z tyłu takie kółeczko nieco większe niż to. No, niedźwiedzie polarne to całkiem duże zwierzęta, więc nosy też mają duże. Wycinam zgrabne kółeczko, które jedynie nie może być większe niż nasz ryjek. To wyglądało dosyć zabawnie. I taki czarny, błyszczący nosek przyklejam. Już można. I klejem sztywcie. Tutaj mamy równą powierzchnię. Na samym środku tego kubeczka. To już koniec. Wasze mi się powinny wyglądać mniej więcej tak, a jak wyglądają troszkę inaczej, to też świetnie. Miłej zabawy.